Gliwickie Muzeum już przygotowuje się do świąt. W związku z tym muzealnicy postanowili przybliżyć postać świętej Łucji z Syrakuzy, zwanej Świetlistą Świętą. Dzień świętej Łucji obchodzony jest 13 grudnia. W polskiej tradycji zwyczajowo rozpoczynał on okres przygotowań do świąt. W willi Caro młodsi i starsi mogli również wziąć udział w warsztatach, podczas których wykonywali adwentowe wieńce i przygotowywali koronę świętej Łucji. Wykonywały dzieci koronę świętej Łucji, którą oczywiście miały ozdobioną świecami, z papieru co prawda, ale jeszcze odpowiednio przybranym brokatem, żeby właśnie niosły swoje światło również dalej. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dzieci wraz z rodzicami tworzyły korony, a przy okazji poznawały historię świętej Łucji. Równie ciekawie było na odbywających się równocześnie innych warsztatach. Tworzono tam wieńce adwentowe. Wymagają one sporo pracy, a uczestnicy pokazali, że wyobraźni im nie brakuje. Każdy wieniec wyglądał inaczej. My dzisiaj na warsztatach w Muzeum w Gliwicach Willi Caro wykonaliśmy takie wieńce adwentowe, ale były one już tak dość mocno zdobione. Użyliśmy do tego poza czerwonymi wstążkami, to też pomarańcze, grzybki, jarzębinę. Czego nie może zabraknąć na wieńcu adwentowym, to przede wszystkim te cztery świece. Każda z nich symbolizuje jedną niedzielę adwentową i takich świec oczywiście też u nas nie zabrakło. Jak powstaje taki wieniec? Zobaczcie sami. W muzeum odbędą się jeszcze kolejne warsztaty związane ze świętami. 16 grudnia uczestnicy porozmawiają o opłatku oraz Bożym Narodzeniu na Górnym Śląsku. Natomiast 17 grudnia muzeum zaprasza na polskie kolędy ludowe z kapelą fedaków i warsztaty tworzenia stroików bożonarodzeniowych.